Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Fidei Defensor. Nazywam się Bartłomiej a dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Rafał Łatka. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, historyk, politolog, specjalista w historii Kościoła Katolickiego w Polsce, ale nie tylko doktor nauk społecznych. Ekspert Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, autor książek, publicysta. Bardzo się cieszymy, że Pan znalazł czas na chwilę rozmowę z nami, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać o dwóch takich bardzo ważnych postaciach polskiego kościoła. W zasadzie już historycznych, ale, ale bardzo ważnych. Otóż chciałbym w pierwszej kolejności zapytać o błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku mija 70. rocznica internowania. Kardynała Wyszyńskiego. 25 września 1953 roku został aresztowany w Warszawie, ale później przez prawie 3 lata był internowany, więziony w wielu miejscach w Polsce. I mam takie pytanie: co możemy z perspektywy tych 70 lat od momentu internowania powiedzieć o tym, co przyniosły te 3 lata kardynałowi? Co przyniosły Polsce, co przyniosły Kościołowi w Polsce. Rzeczywiście słusznie Pan zwrócił uwagę, że mamy teraz ważną rocznicę, bo ten okres uwięzienia trwający trzy lata był dla kardynała Stefana Wyszyńskiego, dla polskiego Kościoła, a również dla dużej części społeczeństwa, ważnym okresem niejako formacyjnym. Prymas ten czas spędził w sposób aktywny. Mógłby spędzać to w sposób taki, oddając się bez nadziei, a on zamiast tego przygotował wtedy ważne programy duszpasterskie, program ślubów jasnogórskich, program wielkiej nowenny i obchodów tysiąclecia polskiego chrześcijaństwa. I ten okres był trudny dla niego jako człowieka, gdyż był pozbawiony praw nawet dla osób, które były więzione, nie otrzymywał poczty, czy też otrzymywał specjalnie spreparowane listy od swojego ojca, powycinane ich fragmenty, oprócz tego w czasie tego uwięzienia towarzyszyło mu na pewnym etapie tego czasu dwójka, współwięźniów, oboje zwerbowani przez aparat bezpieczeństwa stale na niego Donosili, więc nie był człowiekiem w żaden sposób wolny, a mimo to zachował wolny umysł, ten umysł niepodlegający kanonom komunistycznym. Ten... Czy kardynał wiedział, że to są agenci? Kardynał z pewnością się domyślał co do roli swoich współwięźniów, bo, mimo tego, że ksiądz Stanisław Skorodecki, który sam się kierował na kapelana prymasa Wyszyńskiego, prymas mu powiedział, że on go dopiero wskaże, jeśli będzie chciał na Kapelana, on tak właśnie wyszedł z, takim, z taką informacją, że jest tutaj kapelanem em, przysłanym przez w domyślne władze. Na to prymas się nie godził, żeby tak go e, traktować, jako właśnie kapelana tą najbliższą osobę, więc można przypuszczać, że się domyślał i y, no, wiedział też, że jest, że jest tam aparatura podsłuchowa. No, prymas był permanentnie podsłuchiwany, e, pilnowało go na miejscu internowania e, no, ponad 80 funkcjonariuszy. Bezpieki, więc ta inwigilacja, ten stan permanentnej obserwacji był odczuwany. Mimo to prymas pozostawał człowiekiem wolnym, który nie poddawał się, nie poddawał się presji komunistów i w tym czasie właśnie przygotował te niezwykle ważne programy duszpasterskie. Więc jeśli pyta pan o znaczenie tego okresu dla Kościoła i Polski, no to był niezwykle istotny, dlatego że prymas wymyślił program, który później stanowił Pogłębienie religijno-patriotyczne polskiego społeczeństwa. Ten program był niezwykle skuteczny i przyniósł efekty w postaci uroczystości milenijnych, w czasie których tysiące Polaków wzięło w nich udział, a nie brało udziału w konkurencyjnych uroczystościach organizowanych przez komunistyczne władze, które wymyśliły tysiąclecie obchodów państwa polskiego. Dla Prymasa ten czas był też ważny. Bo gdy wyszedł z internowania, to jego pozycja w polskim episkopacie uległa zdecydowanemu wzmocnieniu, dlatego że mało kto się ośmielał kwestionować decyzję osoby, która była więziona, cierpiała za kościół, podczas gdy niektórzy biskupi w dalszym ciągu zachowywali się w sposób uległy wobec władz komunistycznych. Czy w jakiś sposób, to może troszkę takie inne pytanie, ale czy w jakiś sposób też kardynał Wyszyński odczuł fizycznie na przykład ten... Te internowanie, czy w jaki sposób wiemy o tym, że nie wiem, na przykład mogło dojść do jakichś tam, powiedzmy, naruszeń jego nietykalności? Znaczy trzeba powiedzieć jasno, że prymas nie był torturowany w czasie swojego internowania, ale przebywał w trudnych warunkach, choćby w klasztorze w Stoczku. Te warunki były bardzo złe. To był stary klasztor, który nie był remontowany, było tam zimno. Generalnie prymas był osobą chorowitą, więc przez dużą część tego pobytu w internowaniu był chory, miał rozmaite dolegliwości zdrowotne i z pewnością wpłynęło to na stan, stan jego zdrowia. To przede wszystkim to permanentne wyziębienie, bo w tym stoczku warmińskim też ściany zamarzały w okresie zimowym, tak było to kiepsko ogrzewane. Mhm. Chciałbym jeszcze zapytać o postać kardynała Wyszyńskiego w takim kontekście bardzo ważnej daty, czyli 12 września 2021 roku. Kardynał został beatyfikowany i mam takie pytanie: czy jego postać przez tę beatyfikację została, nie wiem, na przykład na, na ponownie odkryta? Czy dzięki tej beatyfikacji my czegoś się jako społeczeństwo polskie dowiedzieliśmy, nowego, e, jakaś wzrosła rola, oprócz tego, że został beatyfikowany kardynał Wyszyński? Na pewno trzeba powiedzieć, że generalnie postać Prymasa Wyszyńskiego jest od wielu lat obiektem, Badań historyków, politologów, socjologów, teologów, filozofów, tutaj jego dorobek jest też wykorzystywany. Duża spuścizna została. Tak, została duża spuścizna, z którą można badać. To są jego przemówienia, są to zapiski z dziennika, są protokoły posiedzenia episkopatu, mamy liczną dokumentację aparatu bezpieczeństwa który z pewnym, z pewnym rozczarowaniem zauważał, że Prymas jest człowiekiem estetycznym, nie mającym wad i nałogów i ciężko tutaj znaleźć jakieś jego słabości charakteru. I ten dorobek intelektualny Prymasa był przez wiele różnych środowisk badany. Przygotowywano rozmaite prace z wielu różnych dziedzin nauki. Z pewnością przy okazji okresu beatyfikacyjnego to zainteresowanie postacią Prymasa wzrosło. Powstało też szereg nowych publikacji, lepszych i gorszych, takich, które dodawały coś nowego do wiedzy na, na temat Prymasa, ale również takich, które nic nowego nie przynosiły, więc można powiedzieć, że tutaj no, ten okres beatyfikacji był pod tym względem um, i dodatni pod względem zainteresowania, ale też czasami niektóre publikacje były ewidentnie przygotowywane po to, żeby te autorzy zaistnieli, a nie postać Prymasa, Wyszyńskiego, więc dlatego ja uważam, że tutaj beatyfikacja była ważnym punktem, bo potwierdziła to, co wszyscy przeczuwaliśmy, wiedzieliśmy, że prymas jest osobą świętą, prymas jest osobą wybitną, a jeszcze nadeszło tu potwierdzenie właśnie ze strony kościoła, że był osobą obdarzoną no osobistą świętością. Prawda? Czy też w związku z właśnie beatyfikacją, badaniem, tak jak pan profesor powiedział, Wszystkich, powiedzmy, jakichś aspektów życia kardynała, dowiedzieliśmy się czegoś nowego, o czym nie wiedzieliśmy. Znaczy, powiem tak, stale się dowiadujemy czegoś nowego, bo ta spuścizna jest ogromna. Choćby to, że regularnie wydawane są kolejne tomy dziennika, Kardynała Wyszyńskiego, to z każdego z tych tomów dowiadujemy się różnych płaszczyzn jego funkcjonowania, tego jaki był w stosunku do ludzi, w jaki sposób się zachowywał wobec władz komunistycznych. Więc tutaj zawsze coś nowego jest, bo no, trzeba przypomnieć, że tomów dziennika będzie 28, a obejmują one zapiski z 33 lat. Jesteśmy mniej więcej w połowie ich wydawania. To, to duż, duże przedsięwzięcie. Mam pytanie teraz jeszcze o drugą postać, o której mówi się w obecnym czasie bardzo dużo, i nie tylko ze względu na to, że niedługo minie osiemnasta rocznica śmierci. Mówię tutaj o świętym Janie Pawle II. Ponieważ mamy do czynienia z, w ostatnich tygodniach w Polsce, wręcz z taką wściekłą nagonką, medialną głównie na postać świętego Jana Pawła II, dlaczego Dlaczego teraz I, i pytanie, czy to, te, te działa, które nazwijmy to e, wytoczono przeciwko Janowi Pawłowi II, e, rzeczywiście mają z czego strzelać? No, pana pytanie jest wielokrotnie złożone i dość skomplikowane. Zacznę od tego, że Jan Paweł II zrobił dla Polski bardzo dużo, bardzo dużo pod względem religijnym, społecznym, patriotycznym. Również dla wyzwolenia się Polski z systemu komunistycznego, I ten dorobek jest niezaprzeczalny bez względu na to, jacy rozmaici krytycy jego postaci się pojawią, bo to są fakty historyczne, fakty, z którymi się nie dyskutuje, tak po prostu było i my, jako historycy, powinniśmy o tym jasno mówić, że ten dorobek Jana Pawła II w tych wielu zakresach istotnych spraw dla Polski był absolutnie kluczowy. Jeśli chodzi o tą nagonkę, która się obecnie. Rozpętała, za którą odpowiadają środowiska lewicowe, bo reportaż Franciszkańska 3 był przygotowany i wyemitowany w TVN, a drugie dzieło holenderskiego holenderskiego dziennikarza Eke Overbecka Maxima kulpa, z kolei zostało wydane przez wydawnictwo Agora, więc można powiedzieć przez dwa ośrodki, od zawsze wrogie Kościołowi katolickiemu, w podkreślaniu znaczącej roli Kościoła dla Polski. No i po, 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 postanowiono zaatakować tą najważniejszą postać dla polskiego Kościoła, dla wielu Polaków osobiście, którzy przeżywali choćby pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Ten entuzjazm z tym jest związany, a działa z strzelają są niezwykle słabe, dlatego że. Historycy, ja osobiście też o tym pisałem, zakwestionowaliśmy właściwie wszystkie tezy, które sformułował Overbeck czy Gutowski w swoich produkcjach. Okazało się, że nawet jeśli Overbeck opisuje jakąś rzeczywistość, to robi to w sposób zupełnie nieumiejętny: mieszają mu się fakty, daty, miesza mu się kolejność wydarzeń, logika, nie ma bladego pojęcia o analizie materiałów historycznych. Opiera się na niezwykle wątłych przesłankach, podstawach, i tu podam taki jeden spektakularny przykład, który jest zupełnie absurdalny. pierwsze, też Overbeck i Gutowski zaczęli wymyślać, że kardynał Adam Stefan Sapiecha był seksualnym drapieżcą, opierali się tutaj na do nosach jednego z degenerowanego kapłana, alkoholika, który był ukarany suspensą przez kardynała Sapiechę, co trzeba przypomnieć, i na zeznaniu drugiego księdza, które okazało się fałszywką, przygotowaną przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. I na tej podstawie twierdzono, że kardynał Sapiecha molestował kleryków i księży, a tam pan Overbeck nawet wymyślił, że w związku z tym być może Sapieha molestował również młodego kleryka Karola Wojtyła. i oparto to tylko i wyłącznie na swojej chorej wyobraźni, nie mając na to żadnych dowodów i takie jest rozumowanie przedstawione w tej książce. Te kolejne interpretacje mające udowadniać, że rzekomo kardynał Wojtyła krył ped księży pedofili nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo jeśli kardynał Wojtyła miał do czynienia z takimi postaciami duchownymi, którzy popełniali nadużycia seksualne wobec osób nieletnich, to reagował od razu stanowczo, bardzo zdecydowanie i znacznie ponad to, jak reagowali inni biskupi w podobnych sytuacjach w tamtym okresie czasu. Więc jeśli Czy już... mamy jakieś przykłady na to? Mamy na to liczne przykłady. Tu są opisane w tej książce przypadki księdza Loranca i księdza Surgenta. Które jasno zostały zakwestionowane przez wielu historyków, którzy podali sekwencję zdarzeń jasną, to znaczy, jak tylko Wojtyła dowiadywał się o ich nadużyciach seksualnych, to od razu karał ich suspensą, przenosił do miejsca odosobnionego i pozbawiał funkcji. Więc reagował stanowczo i zdecydowanie, więc te oskarżenia nie mają żadnych podstaw. To są po prostu Próby podważania autorytetu Jana Pawła II oparte o niezwykle słabe przesłanki, bo nie można tego nazwać nawet dowodami ani jakimiś faktami, tylko to są po prostu nieumiejętność przedstawienia rzeczywistości historycznej w oparciu tylko i wyłącznie o swoje wyobrażenia, jak to było, bo przypomnę też, że. Ani Overbeck, ani Gutowski nie sięgnęli do wielu prac historyków na ten temat. Inwigilacja kardynała Wojtyły została szczegółowo opisana przez wielu historyków, i do tych dzieł y, panowie reportażyści, czy też nawet propagandyści, bo to chyba jest lepsze słowo nie tylko nie sięgnęli, ale w ogóle nie rozumieli, o czym piszą, prawda? Te... Profesor Skibiński, jak z nim rozmawiałem, to powiedział, że jeśli to by student przygotowywał tak pracę, to by nawet nie dopuścił go do egzaminu. Bardzo... Na, na podstawie takiego warsztatu badań, nazwijmy to. Ba bardzo, tak. bardzo słusznie profesor Skibiński powiedział, bo tu nie ma żadnego warsztatu. To jest po prostu dowolne wycinanie fragmentów dokumentów, które pasują do tezy i twierdzenie, że coś zostało udowodnione. Tu nie tylko nie zostało udowodnione, materiał został Zmanipulowany, lub też yy, mamy błędne rozumienie dokumentu, bo Overbeck wykazuje się tu absolutną ignorancją. Nie rozumie dokumentów, które czyta, tego jak jak one funkcjonują, ani tego też, jak wyglądała inwigilacja kardynała Wojtyły, bo o tym nie pisze ani słowa, o tym, że ta inwigilacja była permanentna i jeśli takie fakty by były obciążające Wojtyłę, no to przecież bezpieka zrobiłaby z nich użytek, a nie zrobiła. Chociażby w kontekście, nie wiem, pontyfikatu, tak, czy, czy wyboru na papieża. Tak, tu można mnożyć przykłady, kiedy bezpieka mogła wykorzystać takie materiały i tak analogicznie oskarżenia wobec kardynała Sapiechy, Wyglądają w ten sam sposób, bo przecież był proces kurii krakowskiej, gdzie potępiano duchownych pracujących w archidiecezji krakowskiej za czasów kardynała Piechy, No i wykorzystano by taki materiał, jeśli bezpieka by uważała go za wiarygodny. Bezpieka nie uważała tego materiału za wiarygodny, nie wykorzystała go. Za to zrobili to dziennikarz TVN-u i holenderski, holenderski redaktor, którzy o tej rzeczywistości nie mają pojęcia. Mhm. Proszę mi powiedzieć, dlaczego w takim razie Teraz mamy z tym do czynienia, tak z punktu, nie wiem, politologicznego, socjologicznego, społecznego. Czy to jest jakiś szczególny czas? Dlaczego teraz? No, ja Czy myśl... po prostu w te, teraz skończył pisać książkę Werbeck Ja myślę, że to jest element. Celowego działania, chęci tego, o czym marzą od zawsze środowiska lewicowe, czyli dokonania laicyzacji w Polsce na wzór państw zachodnich, żeby Kościół tutaj został skompromitowany, żeby nie był autorytetem dla Polaków. Dlatego uderza się w autorytet Jana Pawła II, właśnie tej postaci najważniejszej, w takim założeniu, że jeśli zniszczy się postać Jana Pawła II, no to później Polacy zaczną odchodzić masowo od Kościoła. I to marzenie lewicowych. Działaczy, publicystów, propagandzistów się zupełnie nie spełnia, bo mamy szereg dowodów na to, że Polacy są przywiązani do Jana Pawła II i te oskarżenia, które nazwałbym całkowicie zmanipulowanymi, nikt yy, poważny nie wierzy, prawda? Historycy jasno udowodnili, że te oskarżenia są nic nie warte. Nawet widzimy teraz takie, taką mobilizację. 2 kwietnia w całej Polsce przejdą marsze papieskie, będą spotkania modlitewne. Widać, że Polacy zachowali tę pamięć o Janie Pawle II. Polacy zachowali tę pamięć, bo to były przeżycia nieraz z ich młodości, kiedy spotykali się z papieżem jeszcze w okresie, gdy panowała komunistyczna dyktatura. I te pielgrzymki to był taki powiew społecznej wolności, której nie doświadczali na co dzień. Jan Paweł II był takim no, ważnym elementem ich rzeczywistości codziennej. Polacy traktowali go jako no, postać, która dba o wizerunek Polski również za granicą, który uwolnił nas z systemu komunistycznego. Więc teraz nie, wielu Polaków chce wyrazić za to wdzięczność, pokazując to przywiązanie i do papieża, i do polskiego kościoła, bo te dwie kwestie się tutaj nierozerwalnie łączą. Mhm. Chciałem jeszcze zapytać o. Yy, tak. Na koniec, za co w takim razie my jako Polacy powinniśmy być najbardziej wdzięczni świętemu Janowi Pawłowi II? No to, 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 to jest dosyć takie, można powiedzieć, ogólne pytanie, ale nawet w kontekście tych ataków. Myślę, że Polacy mogą być wdzięczni Janowi Pawłowi II przede wszystkim za zbudowanie tej katolickiej tożsamości, bo niejako kardynał Wojtyła kontynuował... To dzieło najpierw jako bliski współpracownik prymasa Wyszyńskiego, no a później jako postać ważna, niezwykle ważna kościoła powszechnego, jako ojciec święty, który tę posługę pełnił przez trzy dekady. Więc można powiedzieć, że był postacią niezwykle znaczącą w życiu polskiego kościoła, polskiego społeczeństwa, ale też dla kościoła powszechnego, no, tym autorytetem wykraczającym poza granice Polski, Europy o światowym znaczeniu, więc tutaj Polacy mogą dziękować za to ukształtowanie w duchu katolickim, za to, że Jan Paweł II przyczynił się również do zniszczenia systemu komunistycznemu, zapewniając Polakom wolność. To jak, jaką mamy rzeczywistość dzisiaj, że możemy mówić swobodnie, mamy zagwarantowany system demokratyczny, to przecież wcale w latach 80. nie było oczywiste. Mm -hmm. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był pan y, dr Rafał Ładka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, historyk i politolog, autor książek także właśnie o kardynale Wyszyńskim, o, zajmujący się historią Kościoła Katolickiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwa zapraszam na kolejną rozmowę w Idei Defensor już wkrótce.